Ja jestem Janowice Wielkie, rocznik 2000. I właśnie kiedy Bóg odrodził mnie tam właśnie, w Janowicach, to ja często chodziłem i powtarzałem chwała Bogu. Dlatego, że wielka była łaska Boża dla mnie okazana tam, że Bóg uwolnił mnie od nałogu, uwolnił mnie od złości, nienawiści. I jak inni moi koledzy czy rezydenci, którzy tam byli, mówili zawsze, jak mnie zobaczyli z daleka, o, idzie Janusz, chwała Bogu. I to było dla mnie takim wielkim świadectwem, że ta przemiana w moim sercu naprawdę dokonywała się i dokonała się prawdziwie, głęboko. I za to jestem naprawdę Bogu wdzięczny. I również za to, że jest to dla mnie wielki zaszczyt i honor i wielka radość, że dzisiaj mogę przed wami tutaj w tym miejscu, w tym zborze powiedzieć, jak Bóg zmienił moje życie i zaświadczyć o Bożej miłości. Moi rodzice byli małżeństwem wojennym. Poznali się w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. I tam w obozie były kobiety i mężczyźni, tylko oni byli rozgrodzeni takim drutem kolczastym, takim płotem. I tak się złożyło, że przyszli ojciec i moja mama, przy tym drucie się spotykali właśnie i sobie rozmawiali. A mój ojciec, oprócz tego, że był młody, miał życie przed sobą, był nałogowym palaczem. On był tak namiętnym palaczem, że potrafił tak dokopać innemu, że mu zabrał papierosy tam w tym obozie, między innymi. Ale też bardzo zależało mu na mojej mamie. I on, mimo że tak bardzo za tymi papierosami aż się trząsł, to wymieniał te papierosy na porcje chleba, które dostawali wszyscy więźniowie, i te porcje chleba przynosił mamie do tych drutów i mówił tak: masz, Romcia, jedz, bo chcę, żebyś przeżyła. I to było naprawdę, kiedy mama to opowiadała, to naprawdę to były początki i bardzo to było wzruszające. Kiedy wojna się zakończyła, osiedlili się w Warszawie, bo mama chciała zostać w Niemczech, ale ojciec tak ich nienawidził. I po trosze, czy nie dziwię mu się, dlatego że był bity, kopany, maltretowany, podłączany do prądu i jeszcze nie wiadomo, co oni jeszcze z nim robili. Nienawidził ich okropnie i mówi: nie. Wracamy do Polski. Wrócili do Polski, przyjechali do Warszawy, a Warszawa, wiecie, była totalnie zrównana z ziemią. Totalnie. I dlatego wynaleźli tam jakiś dom na Mokotowie, który jakoś ocalał z wojny, chociaż był podziurawiony, trochę naruszony kulami armatnimi. I tam się osiedlili. I między innymi brali udział w odbudowie Warszawy. I w 1954 roku ja tam się urodziłem. I wiecie, mama od początku nas zaprowadzała do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Wtedy przełożonym był brat Stanisław Krakiewicz. I ja tam dorastałem, mama zaprowadzała nas na szkółkę. I tam też w 1968 roku 23 października, mając 13 lat, zostałem ochrzczony. Mając 13 lat. Chwała Bogu. O, to jest chwała Bogu. I wiecie co, i dotrwałem tam do 19 lat, a że ojciec był mój alkoholikiem, no niestety, mama była wierzącą osobą. Ojciec był alkoholikiem. Jednak nie sprzeciwiał się, że mama zaprowadza
nas, czyli moje dwie starsze siostry już i mnie, czyli trójkę nas, do zboru. Sam nie chodził, ale nie sprzeciwiał się. I atmosfera w domu była nieciekawa. Dlatego, że jak ojciec upił się, to po prostu był agresywny ponad miarę i szalał do granic niemożliwości. Nie wiem, czy doświadczyliście tego, może tak, ale bił, roztłukł wszystkie meble w drobny mak. Wszystko, co mu wpadło w ręce, rzucał o ścianę, kopał, no po prostu szaleństwo. Szaleństwo go ogarniało, po prostu zły duch. Ja o tym wtedy nie wiedziałem, ale myśmy uciekali. Mieliśmy na pierwszym piętrze taką panią, która nam współczuła bardzo, a była żoną ówczesnego, może ktoś starszy pamięta, poetę polskiego Leopolda Staffa. I to była jego żona i myśmy w takich chwilach właśnie pani Genia brała nas na górę i tam częstowała ciastkami, owocami. Tego na co dzień nie mieliśmy, bo ojciec właściwie przepijał wszystko. Mało co zostawało pieniążków w domu. Tylko tyle, żebyśmy mieli co się ubrać i coś zjeść, żebyśmy jakieś obdarcie do szkoły nie chodzili, prawda, bo to wstyd. No i tak mottem mojej mamy, mimo wszystko, że, bo ta wojna odcisnęła jednak piętno na moim ojcu. Moja mama nawróciła się w wieku 24 lat i tak bardzo mocno zapadło jej Boże Słowo w serce, które mówi, tylko wierz, a ty i twój dom będzie zbawiony. Amen. I po prostu uczepiła się tego słowa. I tak się mocno trzymała całe życie. I sytuacja w domu była nieciekawa, bo skąd mieliśmy mieć uczucia? Jakiś wzór. Żadnej miłości. Nie słuchasz się, żadnej rozmowy. Tylko wpysk. Takie było wychowanie. I tego ja doświadczałem. I tej miłości po prostu szukałem u innych. Uczyłem się od innych. I mając 19 lat, ożeniłem się. Ożeniłem się z niewiastą, której powiedziałem, że jeżeli nie ochrzci się i nie zostanie zbawiona, to ja się z nią nie ożenię. I ona tak zrobiła. Poszła do Rady Starszych, powiedziała świadectwo, przyjęła chrzest, ale po ślubie wkrótce się pobraliśmy i po ślubie moje więzy ze zborem, z kościołem szybko i gwałtownie ochłodły i na długo odszedłem. Zapomniałem o zborze, zapomniałem o Bogu. Żyłem własnym życiem i po wielu latach mogę powiedzieć, że właśnie w taki postępny sposób kobieta, która chciała pozyskać mnie na męża, wykradła mnie ze zboru. Więc to jest dobry przykład, żeby się nad tym też i zastanowić. I właśnie mając taki zły przykład w domu, w dzieciństwie, później prowadziłem normalne, prawda? Normalne, świeckie życie, jak każdy. Oczywiście od alkoholu nie stroniłem i to po prostu w ten sposób, że on stał się dominujący w moim życiu. I w związku z tym po prostu żeśmy się rozstali, rozwiedliśmy się. Dwóch moich synów zostało przy mojej żonie. Ja prowadziłem swoje życie, byłem sam. I od 77 roku byłem kierowcą autobusu w Warszawie. A więc moim zawodem było komunikacja miejska i te zawody na jezdni, tak? I wiecie co, że pewnego razu, jak miałem linię numer 167 w Warszawie i ruszałem z przystanku, gdzie była narysowana zatoka, wszystko robiłem prawidłowo. Nagle nie wiadomo skąd pojawił się młody człowiek w samochodzie, w polonezie, który
zobaczył miejsce parkingowe z tej strony, na chodniku chciał zaparkować. Ja ruszam autobusem, on chciał zaparkować i ja go puk. No jak wyobrażacie sobie? Nie moja wina, nie? Nie. Ale okazało się, że tak. Syn policjanta, ojciec w komendzie głównej policji na Mostowskich. I ja sobie myślę, no później się okazało, bo mówi, ja zadzwonię po tatę, to ty nie masz szans, mówię. To mnie, nie? Ja mówię, no to już przepadłem. I teraz tak sobie myślę, a poprzedniego dnia po 14-godzinnej pracy to była balanga do 12 w nocy z kolegami w knajpie i o trzeciej pobudka, o czwartej wyjazd, wytrzeźwiałeś? I sobie myślę tak, a prawo jazdy jedynka? To takiego prawo jazdy rzadko kto miał. Ten, kto jeździ autobusem, to miał, ale bo skończyłem specjalny kurs, żeby autobusem móc jeździć, bo wiedziałem, że to jest odpowiedzialna praca, a ja lubiłem być odpowiedzialny za coś tam zawsze. No i jednak były niezłe pieniążki na ówczesne czasy. Więc tak, mając rodzinę, prawda, pracując tam, mogę spokojnie, mimo że byłem młody chłopak, 19-20 lat, ale jednak byłem odpowiedzialny i pracowałem ostro. I myślę sobie, przepadłem. Prawo jazdy poszło. Koniec, jak dmuchnę w ten alkomat, mówiliśmy w balon, tak? Jak dmuchnę w ten balon, to koniec. I tak policja przyjechała. Najpierw rozmawiałem z tym młodym. Ja czekam w autobusie, siedzę za kierownicą. Za kierownicą siedzę i mówię tak. Panie Jezu, jak ten alkomat wykaże 0,0, to jadę do Janowic. I mówię, obiecuję. I nikt mnie tam nie będzie zaciągał, czy woził. Ja spakuję manatki, sam pojadę. No, tak się pomodliłem, tylko po cichu. No i widzę, że ten policjant do mnie idzie. No ja tutaj już gorąco, ciśnienie 200. Gorąco, serce to mi, ojo, no już. Ja mówię, no już mój dokument wisi po prostu na narzędzie pracy na włosku. Co tu zrobić? No co tu robić? Trudno, mówię, wola Boża, ale obiecałem. I właśnie w tym momencie tak pomodliłem się, bo to, co przeżyłem w dzieciństwie, ten pobyt i wychowanie w kościele i to, że byłem ochrzczony i to, że Jezus mnie zbawił, to były mocne korzenie. Amen. To były mocne korzenie i one w tym momencie, one się odezwały, dlatego tak się pomodliłem, bo ja zawsze wierzyłem. Tylko po prostu warunki życia i były takie, a nie inne i dlatego zło zwyciężyło wtedy w moim życiu. No i ten policjant idzie z tym alkomatem, no to idzie normalnie, wchodzi do autobusu, no dzień dobry panie kierowco, dzień dobry. No proszę tutaj, pierwsza sprawa to dmuchamy, nie? On to trzyma, no to mówi, proszę dmuchać tak dłużej, żebyśmy to tam pokazało. No, tylko nabrać powietrza, to nabrałem ile wlezie powietrza i tam dmucham, no dobrze, on tak rękę miał zasłoniętą, ten czytnik, że nie widziałem. I tak on stał z boku i tak patrzę na jego twarz i tak patrzę, czy się uśmiechnie i tak powiem, mam cię. Ale on spokojnie. Ja patrzę, no panie kierowco, dobrze jest. A ja patrzę tam na ten czytnik, a tam jest 0,0,0. Wow.
A w środku czuję, że jestem skacowany. Ja mówię, mój Boże, jak to możliwe? Ale Ty jesteś moim Panem, moim Zbawcą i Ty wszystko możesz. I słuchajcie, to był koniec tygodnia, na początku przyszłego, następnego tygodnia. Ja poszedłem prosto do lekarza, no a byle co, wziąłem zwolnienie na początek. I ile się dało, spakowałem manatki, zadzwoniłem, sam wszystko sobie załatwiłem, pobyt w Janowicach i pojechałem tam. I słuchajcie, bo wiedziałem, że jeżeli ja mówiąc Bogu obiecuję, że jeżeli zrobisz, Boże, to, że tam będzie 0-0, to jest to ślubowanie. Tak? Jest to ślub. A to jest poważna sprawa. Bo jeżeli nie dotrzymasz Bogu ślubu, no to Bóg będzie się gniewać. I potraktowałem tą sprawę bardzo poważnie, dotrzymałem Bogu słowa i pojechałem do Janowic. I tam w Janowicach byłem pół roku. I dziękuję Bogu za ten pobyt, bo naprawdę uwolnił mnie Jezus totalnie od picia, od palenia, że nie znoszę zapachu nawet alkoholu i papierosów. Po prostu nie znoszę. Jest to dla mnie wstrętne, bym powiedział, ale jesteśmy na forum. Co mi się robi, jak to poczuję. Po prostu co mi się chce, prawda? I słuchajcie, naprawdę, że zacząłem studiować Boże Słowo. Tam nauczyłem się dyscypliny, że relacja z Bogiem jest bardzo ważna. A więc nieodłącznym moim początkiem dnia to było pierwsza sprawa, to było Bóg. Oczywiście, rano wstałem, szedłem do łazienki, robiłem sobie kawę, ale zanim cokolwiek zrobiłem, to najpierw było słowo i czytanie i modlitwa każdego dnia. A wcale nie było łatwo, bo na początku, pierwszy, drugi, trzeci raz, to jak przeczytałem i pomodliłem się 10 minut, to ja uważałem to za sukces. I wcale to nie jest łatwo, ale zmobilizowałem się, bo wiedziałem, że Bóg jest dla mnie najważniejszy, relacja z Bogiem najważniejsza, bo skąd się mam o Nim dowiedzieć, jeśli On mi sam siebie nie objawi. Więc czytałem Boże Słowo. I tak było, że po prostu nie mogę się obejść. Jeżeli teraz nie zacznę dnia w ten sposób, to coś mi brakuje. Dzień się źle zaczął. Nie, to nie tak. To musi być inaczej. I naprawdę wiecie, że nawet przepraszam Boga za to, że... Ale to jest już taki mój nawyk. Ja już wstaję, siadam do stołu, otwieram Boże Słowo, czytam, studiuję, mam kalendarz, mówi, czytam ze Starego Testamentu, z Nowego, Psalmy, rozważam, modlę się, mam listę moich drogich braci uzależnionych, za których się modlę i inne rzeczy, bo to, co mi Bóg kładzie na serce, zechce objawić, później z nimi rozmawiam, dzielę się swoim doświadczeniem. I wiecie, naprawdę jestem w Ustroniu drugi raz. Ale jeśli Bóg pozwoli, to na pewno nie będzie to ostatni raz. Pierwszy raz 3 miesiące temu przyjechaliśmy z moją małżonką, przywieźliśmy jej brata. To w niedzielę, jak było tu wezwanie, brat Zając głosił, to Marek wyszedł do przodu i został uwolniony i uzdrowiony. Uwolniony, uzdrowiony i nawrócił się. Jezus został jego Panem i Zbawicielem. I będąc tym bardzo zachęcony, mając wokół siebie
osoby w moim zborze zacząłem zachęcać Kazimierza, Bogdana, Janka i innych. I teraz właśnie trzech przywiozłem na te dni skupienia, na te dni trzeźwości. I mam nadzieję, że jeśli Bóg pozwoli, to będę to czynić. I następnym razem to, nie wiem, potrzebuję takiego busa. A jak nie, to następnego razu to odnowię psychotechnikę i przyjadę autobusem. I to jest moja wielka radość. Tak Bóg odmienił moje życie, że w 29 maja zakończyłem 62 lata. Tu siostra mówi, młody, nie? I słuchajcie, dziękuję za zdrowie mam. Dziękuję za życie mam. Dziękuję za zbór mam. Dziękuję za Jego łaskę mam. Dziękuję za miłość wreszcie mam. Że mam coś, czym mogę się podzielić. Prawda? I taki zwyczaj mamy w zborze, że ten, kto ma urodziny, to pastor go do przodu, no i pyta się, co byś chciał, o co byś chciał Boga poprosić, żeby spełnił ci. O co byś chciał Boga poprosić, a my się będziemy modlić. No więc ja mówię, pierwsza sprawa, to chciałbym prosić Boga, żeby te wszystkie siedzenia, które tutaj są u nas w zborze, były zajęte. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to chciałbym Pana Boga prosić o 10% ludzi z Ciechanowa. A Ciechanów ma prawie 50 tysięcy ludzi. Ja mówię, pastorze, ja mam taką wiarę. Módl się, a ja będę wierzyć. A ja będę wierzyć. A trzecia sprawa, o którą bym prosił, żeby się pastor pomodlił, to za 60 następne lat mojej służby dla Pana. Aleluja. Niech Bóg nam błogosławi.